Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nagrywam audycję, ponieważ mam straszliwe uczulenie na twarzy i niekoniecznie chcę się z tym prezentować. A mówię audycja, a nie podcast, bo jest polskie słowo, audycja, bardziej mi się podoba niż zapożyczenie. Dzisiejszy temat należy do modułu w programie psychoedukacji DDA, robionym przez fundację, do modułu trzeciego o analizie i rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu celów, do posta numer 3.6, motywacja i poczucie koherencji. Przypominam wszystkim korzystającym z programu autoterapii, że na pierwszym module program się nie kończy i nie możecie o sobie powiedzieć, że przeszliście program i jest już ok, jeśli zrobiliście tylko pierwszy moduł. Motywacja i poczucie koherencji to są dosyć skomplikowane tematy. Ja sama nie bardzo znam stan braku motywacji i braku poczucia koherencji. Dlatego będę się w dużej mierze odnosić do cudzych doświadczeń, będę inne osoby prosiła o to, żeby zadawały mi pytania, żeby dogrywały tutaj jakiś materiał. Będę zmuszona skorzystać po prostu z jakichś podręczników, pewnie na pewno z Aronsona. Ale tak tytułem wstępu opowiem, jak to jest być człowiekiem, który zawsze miał motywację i poczucie koherencji? Dlaczego to powiem? Dlatego, że moim doświadczeniem ostatnich lat, od kiedy prowadzę fundację, jest to, że niektórzy ludzie nie przejawiają ani motywacji, ani poczucia koherencji, a moim takim rozumowym odkryciem ostatniego roku chyba jest to, że faktycznie motywacja wewnętrzna nie jest czymś zbyt popularnym. I to jest dla mnie dziwne. Ja się dowiaduję w ostatnim właśnie roku, kiedy weszłam już w pracę fundacji na zupełnie jakiś wyższy poziom kontaktu z ludźmi i rozpracowywania problemów, że ja wielu rzeczy po prostu nie doświadczyłam. Nie miałam, nie odczułam, nie urodziłam się z nimi. Brakuje mi kilku klepek. Kilku klepek odpowiedzialnych za podstawowe dysfunkcje w DDA. To będzie więc taki film, taka audycja. Trochę fabularna, opisowa. Posłuchajcie sobie trochę o tym, jak to jest być Anią z Zielonego Wzgórza albo inną Pippi Langstrong. Ale informacja zwrotna od Was na temat tego, jak odebraliście ten film, będzie mi mogła pomóc Wam pomóc. Oczywiście mogłabym po prostu zajrzeć do podręczników od psychologii i zrobić suchy wykład, ale przecież nie o to w mojej pracy chodzi. Chodzi o to, żeby tłumaczyć psychologię na język ludzki, na język prawdziwych odczuć, przeżyć i emocji. Okej, więc zacznijmy od tego, jak byłam małym dzieckiem. Gdy byłam małym dzieckiem, absolutnie nie miałam wątpliwości, kim jestem i czego chcę. Bardzo mnie denerwowało to, że jestem osobą niesamodzielną. Dlatego mniej więcej w wieku 4 lat zaczęłam odliczać dni do dorosłości. Tak jak w więzieniu się odlicza takimi kreseczkami na ścianie, ja sobie odliczałam na karteczkach, gdy tylko nauczyłam się liczyć, a nauczyłam się liczyć szybko. Decyzje co do tego, jak mniej więcej będzie wyglądała moja dorosłość, a przynajmniej jakie rzeczy muszę zrobić koniecznie i jakich rzeczy muszę doświadczyć, też zapadły jeszcze przed 5 rokiem życia. Zapadły, to jest może źle powiedziane. One po prostu były.
Byłam co prawda na przykład przekonana, że muszę zaliczyć coś takiego jak jazda na dachu samochodu. Ostatecznie tego nie zaliczyłam chyba, ale jakoś nie żałuję. Za to woziłam kogoś na dachu samochodu i wystarczy. To były takie dosyć radykalne pomysły. Większość z nich zrealizowałam w wieku pomiędzy 12 a 32 lata. I one się faktycznie, te koncepcje nie zmieniły. Też jako małe dziecko dowiedziałam się, czym jest szamanizm. Postanowiłam, że to jest coś dla mnie i ja to ogarnę. Więc szybciutko zainteresowałam się mitologiami. Miałam szczęście pochodzić z rodziny, w której mitologie różne były jakby takim naturalnym językiem, jak baśnie. Więc mitologia grecka, mitologia słowiańska były dla mnie dostępne. To mi ułatwiało ogarnianie szamanizmu. Jakieś bardziej ekstremalne szamańskie rzeczy też zrobiłam, gdy tylko mogłam. I te wyobrażenia, co ja muszę zrobić, co ja chcę zrobić, co ja chcę sprawdzić, czego chcę się o życiu dowiedzieć, to były takie naturalne przepływy. Siadałam na przykład przy oknie, patrzyłam na łąkę, która się ciągnie za moim domem, za oknem mojego pokoju, przed oknem mojego pokoju właściwie. To była taka bezkresna łąka aż po horyzont. Za nią było tylko kilka domów i rzeka. Ja często słyszałam dźwięk, nie wiem, czy to był dźwięk zegara, czy to był dźwięk mojej krwi w naczyniach krwionośnych, w uszach, ale brzmiało to jak dźwięk koszonej trawy, więc wydawało mi się, że idzie po mnie południca. Mam ograniczoną ilość czasu, żeby zrealizować wszystkie rzeczy, które chciałam zrealizować, doświadczyć wszystkich rzeczy, których chciałabym doświadczyć, bo południca przyjdzie, bo po każdego przychodzi. I to była moja chyba główna motywacja, żeby brać się absolutnie za wszystko, na co mam ochotę. Rzucać się na życie, życie, żyrycie po prostu. I robić, sprawdzać, stawiać na to, co sprawia mi przyjemność. I mnie przez moje życie poprowadziła zasada przyjemności. I nie narzekam. Prawdziwej przyjemności, a nie ucieczkowej przyjemności. Prawdziwej przyjemności, a nie łatwej, taniej i zewnętrznej przyjemności. Można by to porównać do tego, że całe swoje życie znakomicie ugotowałam. Dodając z dużą uwagą i odwagą różne przyprawy, a nie żarłam w maku. Co oczywiście nie znaczy, że czasem nie zażyrę w maku w tym życiu. Ale to nie jest dla mnie miejsce żywienia się. Miejscem żywienia się dla mnie jest moja kuchnia, w której zbieram coraz więcej naczyń, coraz więcej narzędzi kuchennych, coraz więcej składników, przypraw. To jest po prostu przepis na własne życie. Tylko tyle. Próbowałam, podążałam. Nie brałam się za rzeczy, które budziły we mnie jakieś takie poczucie, że są nie dla mnie. To znaczy, na przykład, kochałam czerwonego kapturka. Znałam wszystkie wersje czerwonego kapturka, łącznie z wersją chyba Marie Krieger, która ma jakieś inne zakończenie, że wilk poszedł do zoo, nie jest na pewno, czy to jej. Więc wściekłam się na tę książkę, pomazałam ją długopisem, choć nigdy nie mazałam książek długopisem, ale po prostu uznałam, że ta na to zasługuje, albo wręcz na spalenie na stosie. Pychałam się do roli czerwonego kapturka we wszystkich przedstawieniach w miejscowej bibliotece. Nie powiem, miałam wejście, bo moja babcia była dyrektorką tego. Potem w szkole też się pchałam do tej roli. Miałam wyhaftowanego czerwonego kapturka na poduszce, wyhaftowanego przez moją mamę. Miałam swoje czerwone czapeczki, czerwone buciki i folgowałam tej fiksacji, ile szło. Inną moją fiksacją było robienie kotletów z błota.
i rzucanie nimi o ścianę domu, żeby tam się przykleiły i wyschły. I robiłam to godzinami. Nie pytałam się siebie o sens. Robiłam, bo sprawiało mi ochotę. Sprawiało mi przyjemność. Potem odtwarzałam czerwonego kapturka i tak samo to było obsesyjne jak czerwony kapturek. Przepraszam. I to było tak samo obsesyjne jak czerwony kapturek. Moja prababcia miała styropianowe grzybki i gdy do niej przychodziłam kilka razy w tygodniu, rozstawiałam te grzybki na dywanie i odtwarzałam to. Uczyłam się na pamięć wszystkich wierszyków, bo sprawiało mi to, nie wiem, czy sprawiało mi to przyjemność, to się po prostu działo. Tak samo niechcący nauczyłam się Pocztu Królów Polskich, chodziłam i to powtarzałam. Nigdy nie próbowałam się jako dziecko uczyć czegoś, co sprawia mi trudność. Nigdy w ogóle nie próbowałam czegoś, co sprawia mi trudność. Chciałam nauczyć się robić przewroty, tata mnie nauczył. Łatwo się nauczyłam. Po czym przyszła następnego dnia prababcia, chciałam jej pokazać, jak się nauczyłam. Wpadłam na jakąś zabawkę, uszkodziłam sobie kręgosłup, prawie się udusiłam. I od tego czasu już nie chciałam robić przewrotów. Tata mnie przekonał, że jeśli teraz to porzucę, to już zawsze będę się bała, więc żebym spróbowała. No i nauczyłam się jeszcze raz, odzyskałam tę odwagę, po czym zrobiłam przewrót leżąc nad stawem sama. Wpadłam do stawu, bo to był przewrót w ogóle tyłem. Wpadłam do stawu i zaczęłam się topić, bo nie umiałam pływać. No ale rodzice mieli mnie na oku, bo to był staw przed samym domem, więc tata mnie wyciągnął. Nigdy więcej już nie zrobiłam przewrotów i nie dałam się do tego zmusić. Nigdy nie dałam się zmusić do zaszycia mi jakiejkolwiek rany. Wszystkie rany na mnie zrosły się przy użyciu gencjany, niezależnie od tego, jak były głębokie i jak długo się paprały. Z jednej rany, gdy miałam chyba 11 lat, mama po ponad pół roku wyciągnęła mi jeszcze szkło. I oczywiście powiedziała, trzeba to było zaszyć. No co ja powiedziałam, że na pewno nie trzeba było tego zaszyć. Chociaż bałam się, bo bałam się, że opiłek szkła dojdzie mi do serca i umrę, ale i tak wolałam umrzeć niż dać się zaszyć. W szkole podstawowej uczyłam się tych przedmiotów, które sprawiały mi przyjemność. Czyli na przykład w czwartej klasie podstawówki pisałam wypracowania z lektur do siódmej klasy, ponieważ moja wychowawczyni szybko się zorientowała, że nie mam mnie co zanudzać czwartą klasą. Czwartą klasę zrobiłam szybciutko i zaczęłam robić program literacki siódmej. Natomiast z chemii, z fizyki byłam byle jaka i tyle. Z WF-u byłam tragiczna, chowałam się po kątach, kłóciłam się z nauczycielami, załatwiałam sobie zwolnienia, bałam się WF-u i już. I naprawdę wolałam być wyśmiana przez całą klasę, niż zrobić coś, co mnie przeraża. I tak było zawsze. Wolałam być wyśmiana, odrzucona, nieszanowana, niż robić rzeczy, które są niezgodne ze mną. Tylko tyle. Mniej mnie przeraża to, że będę pośmiewiskiem, niż to, że złamię sobie kręgosłup. Co prawda nie wiem, czy mogłabym sobie złamać kręgosłup przy przewrotach, ale nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie, jakie kto ma zdanie na temat tego, jak mogą mi służyć lub nie mogą mi zaszkodzić przewroty. Ufam swojemu pierwotnemu odczuciu. W podstawówce bardzo dużo kłóciłam się z nauczycielami. Bardzo często stałam na korytarzu, byłam wyrzucana, w zasadzie za drzwi byłam wyrzucana prawie codziennie. I bardzo dobrze. Podobnie było w liceum, a potem przyszły studia, gdzie miałam takich wykładowców, że kłócenie się z nimi byłoby raczej niedorzeczne w ogóle. I zupełnie zatraciłam zdolność stawiania granic. Po studiach byłam tak łatwa do zaatakowania, tak znów niepewna, że odzyskanie siebie zajęło mi kilka lat, w tym bardzo toksyczny związek. Żeby się nauczyć znów o siebie walczyć. Więc bycie niegrzecznym dzieckiem w szkole, dzieckiem, z którym są problemy, dzieckiem, które ciągle ląduje u dyrektora na dywaniku, było dla mnie dobre. Było najlepszym treningiem społecznym, jaki mogłam mieć. Było dokładnie tym, czego potrzebowałam, czego mi brakowało. A dlaczego się na to zdecydowałam? Dlatego, że wolałam mieć kłopoty
niezadowoloną matkę, niezadowolonych nauczycieli, niż robić coś wbrew sobie. Wbrew temu uczuciu pierwotnemu w środku. Potem poszłam do klasy humanistycznej, już wtedy zaczęłam słuchać od rodziców, szczególnie od ojca, że to nie jest dobry profil, nie będę miała potem dobrej pracy. Później, gdy wybrałam studia pedagogiczne, to już w ogóle słyszałam, że będę miała beznadziejne zarobki. Potem jeszcze się okazało, że nie jestem w stanie funkcjonować w tym zawodzie. I ogarnęło mnie przerażenie i to był ten pierwszy raz w życiu, kiedy zaczęłam polegać na innych. To znaczy, zaczęłam próbować się dostosować społecznie. Zaczęłam próbować być tak zwaną normalną, robić tak jak inni. Zdewastowało mnie to kompletnie i niczego nie osiągnęłam. Odebrało mi to pewność siebie, wygenerowało trochę długów i sprawiło, że straciłam zaufanie do własnych decyzji. Mój ojciec zdążył mnie oszukać, po prostu użyć jako słupa w swojej niezbyt ogarniętej, sensownej działalności gospodarczej. I kiedy byłam już zupełnie życiowo zdewastowana, zupełnie biedna, zupełnie samotna, zupełnie psychicznie zniszczona, aczkolwiek już w trakcie terapii, to postanowiłam, że sięgam po ten zasób, który miałam kiedyś. A mianowicie po nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. I tak założyłam fundację. Postanowiłam tylko jedną rzecz. Naprawdę ta fundacja się trzyma na jednej tylko decyzji. Niezależnie od tego, jak źle będzie mi szło, nie wycofam się z lęku przed. Byciem śmieszną, byciem niepoważną, byciem niedorzeczną, robieniem nie tak jak potrzeba, oceną innych. Nie będę słuchała ludzi, którzy mi mówili, a byli tacy. O, twój kolejny projekt. Ciekawe, kiedy porzucisz. O, twój kolejny projekt. Ciekawe, co tym razem przysz. Po prostu tych ludzi poblokowałam. Moich wspaniałych, byłych przyjaciół, którzy umieli tylko podkopywać moją pewność siebie. I bardzo długo było tak, gdy robiłam tę fundację, że miałam poczucie, że jestem wariatką. Że nikt tak nie robi, że nikt w ten sposób nie tworzy, że każdy robi inaczej, robi inny PR, robi wszystko inaczej. Wszystkie masy robią wszystko inaczej, tylko że ja nie jestem masy. I zawsze sobie tłumaczyłam to, że ja nie jestem wariatką, tylko szaleńcem. Boże, ma to największa różnica na świecie. I robię swoje. Były życzliwe tak zwane osoby, też moi byli przyjaciele, którzy mi mówili, żebym przestała to robić na razie i poszła się szkolić do kogoś, kto już to zrobił. Oczywiście byłam na szkoleniach z prowadzenia NGO, natomiast chodziło centralnie o pracę z klientem. A ja chciałam zrobić coś, czego nie było. Pracować metodą, której nie było. Wypracować odważną metodę bliskości, z której mało kto odważa się korzystać. Nie mogłabym się tego nauczyć w żadnym ośrodku, gdzie stosuje się zasady dystansu i transparentności terapeuty, przezroczystości. I znów padały pytania, czy warto? Czy warto się narażać na to, że kolejny klient DDA, który sobie nie poradził sam ze sobą, występuje przeciwko tobie, staje się nagle twoim wrogiem, że masz więcej hejterów niż inni ludzie, że twoi byli klienci, którzy nie poradzili sobie ze sobą, robią z siebie biedne misie na grupach facebookowych, ostrzegają przed tobą. I jasne, że przychodziły momenty zwątpienia, czy warto. Ale tak, to jest moje. Co ja mam z tego? Mam dzisiaj radę fundacji. Jestem ze wspaniałym facetem. Mam fundację, która się rozwija zupełnie inaczej niż
niż mogłam się spodziewać w najśmielszych oczekiwaniach. Ja spodziewałam się, że zawsze będę prowadziła tę organizację sama. Ale podstawą było to, że nikt mi nie będzie mówił, jak mam być mną, co mam robić, czego mam chcieć. Ponieważ każdy jest tutaj głupszy ode mnie. Ponieważ każdy, ale to absolutnie każdy, ma mniejszą wiedzę o byciu mną niż ja. I tak samo oczywiście jest z tobą. Mimo, że to ty przychodzisz do mnie po pomoc, to ja jestem dużo głupsza w sprawie tego, co jest dla ciebie dobre, niż ty sam. Tylko, że ja mogę być po prostu mądrzejsza w patrzeniu na to. Ty możesz wybierać wbrew własnemu dobru. Jeśli masz syndrom DDA, to prawdopodobnie to robisz. I ja do tego ci jestem potrzebna, ale ja ci nie odpowiem, jak masz znaleźć sens życia. Ja ci nie odpowiem, jak masz znaleźć motywację. Ja ci nie odpowiem, kim jesteś, a więc jakie jest twoje poczucie koherencji. Ty to wiesz. Tylko musisz podjąć decyzję, że nikt ci nie będzie mówił, kim jesteś, co masz robić w życiu, czego chcesz od życia. Tymczasem, jeśli jesteś moim przeciętnym klientem, to od lat się zastanawiasz, co zrobić, żeby wreszcie być normalny, co zrobić, żeby być taki, jak potrzeba, co zrobić, żebyś miał już w życiu to, co w twoim wieku należy mieć. To są jakieś w ogóle chore kategorie. Jakie należy? Jakie trzeba? Wiesz, patrząc na statystycznego Polaka, to jeśli masz 30 lat, powinieneś mieć już dzieci, pracę na etacie i kredyt na całe życie. Kredyt na całe życie na dom lub mieszkanie i wiele pomniejszych kredytów na meble, telewizor, lodówkę. Właściwie wszystko powinieneś mieć na kredyt. Powinieneś więc bać się nieustająco tego, że stracisz pracę, ponieważ wtedy nie będziesz mógł spłacać kredytu i jest spore prawdopodobieństwo, że stracisz tę lodówkę, ten telewizor oraz ten dom, a co za tym idzie, jest też spore prawdopodobieństwo, że stracisz żonę lub męża, wasz związek zamieni się w bardzo niespokojną relację ludzi walczących o przetrwanie, ze wzajemnymi pretensjami, że nie przynosisz pieniędzy do domu, nie przynosisz odpowiedniej ilości pieniędzy do domu. Nie można na ciebie liczyć, nie można się na tobie oprzeć. Właściwie to jeśli chciałbyś być człowiekiem takim jak potrzeba, to niezależnie od tego, czy kłócisz się z partnerem o pieniądze, czy o coś innego, powinieneś się kłócić, powinieneś być nieszczęśliwy. Większość ludzi, przynajmniej w naszym kraju, jest zdecydowanie nieszczęśliwa oraz nienawidzi swojego partnera. A ty może nawet nie masz partnera. Widzisz, jak bardzo jesteś nienormalny? Nie dość, że nie nienawidzisz się ze swoim partnerem, to czego nie masz. Co w związku z tym powinieneś zrobić? Nie wiem, zabić się? No chyba nie. Co jeszcze powinieneś? Powinieneś oglądać telewizję. Seriale powinny być twoim głównym źródłem ekscytacji. Powinieneś w weekend odwiedzać centrum handlowe. Powinieneś jeździć samochodem, który traci 50% na wartości co roku. Powinieneś kłócić się z teściową. Nie znosić się z teściową. Teściowa powinna z tobą walczyć i cię zwalczać. Powinieneś swoje emocje regulować alkoholem. Powinieneś zjadać dużo cukru, który jest szkodliwy oczywiście. I białego pieczywa, który też nie jest zdrowy. Powinieneś nie mieć więcej niż jednego kota. Powinieneś po tym centrum handlowym lub przed nim iść do kościoła.
Powinieneś mieć krótko przystrzyżone włosy. W aktualnych czasach, jeśli jesteś mężczyzną, krócej z boków, dłużej na górze i chyba brodę powinieneś nosić. A jeśli jesteś kobietą, powinnaś mieć raczej utlenione, rozjaśnione włosy w pasemkę albo w ombrę. Jeśli jesteś kobietą, powinnaś nosić makijaż, bo przecież kobieta bez makijażu jest goła, wulgarna i brzydka. Powinieneś czuć się źle w swoim ciele, nieustająco je poprawiać, martwić się, że przez to, jaki masz biust albo jaki masz brzuch, ktoś nie będzie cię kochał. Powinieneś co mniej więcej 4 lata zmieniać wystrój swojego domu, który jest na kredyt, i brać na to kolejny kredyt, ponieważ moda szybko przemija. Powinieneś też regularnie wymieniać ciuchy, mimo że w jakichś czujesz się dobrze, bo jesteś śmieszny, jeśli nosisz ciuchy sprzed kilku sezonów. Powinieneś udawać na Facebooku, że jesteś szczęśliwy. I tylko w grupach wsparcia w kółko pisać o tym, że nie można ci pomóc. Więc zastanów się, czy chcesz być taki, jak należy i jak potrzeba, i jak są inni. Bo moim zdaniem kompletnie nie warto. I lepiej wygrzeb w sobie coś, co jest tak piękne, że może być warte tego, że nikt ci nie będzie mówił. Jedną rzecz, od jednej rzeczy chociaż zacznij. Bo to ci jako jedyne może obudzić motywację i to zacznie budować u ciebie poczucie koherencji. Czym jest poczucie koherencji? Powinnam była powiedzieć na początku tej audycji, ale tego nie powiedziałam. To jest poczucie składności, ładu, dopasowania, dostosowania do świata, bycia na swoim miejscu. Ponieważ ty jesteś jakiś. Jesteś jak trybik. Cała rzeczywistość jest jednym. Mówię teraz jak jakiś nauczyciel duchowy, ale to nie jest na skróty. Cała rzeczywistość to jedność. Urodziłeś się jako jakiś trybik. Powiedzmy, że masz w trybiku 8 zębów, pomiędzy którymi jest przestrzeń 5 mm, są głębokie na 4 mm i mają kształt trójkąta. I marnujesz swój czas, swoją energię na to, żeby zmienić kształt. Na taki, jaki ma większość trybików. A ta twoja nisza w rzeczywistości, która potrzebuje dokładnie takiego trybiku, żeby go ruszyć, leży odłogiem. Bo ty chodzisz i szukasz ślusarza, który cię przytnie na wzór, żebyś mógł podmienić dowolny trybik. To jest marnowanie swojego potencjału i nigdy nie zyskasz poczucia koherencji, jeśli będziesz próbował się przypiłować, zamiast sięgać po marzenia. Ja wierzę, że może ty już nie masz marzeń. Że sobie nie dajesz pozwolenia, uważasz, że to głupie, nieodpowiedzialne. A ja ci powiem, że nie ma nic bardziej głupiego i nieodpowiedzialnego niż wzięcie kredytu na 30 lat. Ale to tylko moje zdanie. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.